Witajcie. Cześć. Wibracja miłości. Alek Asia Orłowska. Sabuda. I Alek Sabuda. Witamy Was serdecznie. No, na takim smyczkowym koncercie też można zamknąć oczy, tylko tam trzeba siedzieć i jest to już czasem trochę mniej wygodna pozycja, jednak wtedy oczy się otwierają, a tutaj przy zamkniętych oczach relaksujemy się i jednocześnie czujemy muzykę w ciele, ale też budzi się nasza wyobraźnia. Możemy dużo rzeczy wyobrazić sobie, tego co chcielibyśmy w swoim życiu, tych zmian, których szukamy dla siebie. Możemy jakby przetestować siebie w wyobraźni, na przykład po jakiejś zmianie, po jakiejś zmianie, którą chcielibyśmy wprowadzić w życie, w siebie. Generalnie dla mnie jest tak, że w stosunku do koncertu punkowego, to jest taka, że tu jednak mimo wszystko człowiek się bardziej jest bardziej wewnątrz niż na zewnątrz. Na koncertach różnego rodzaju muzyki rockowej, punkowej jednak jest ekspresja ciała, dużo ruchu, dużo energii takiej wzbudzanej ciałem. Tutaj jednak się poprzez to, że zazwyczaj to jest pozycja leżąca, to jest tak, że ten dźwięk przenika w ciebie i on na poziomie subtelnym, właśnie tak jak zostało powiedziane przez Asię, się rozchodzi, rozpuszcza pewne napięcia, relaksuje i to jest inne doznanie, całkowicie jakby dwa różne światy, powiedziałbym. Jasne. A czy możecie powiedzieć, na jakich instrumentach gracie, bo są to instrumenty niestandardowe, tak? Umówmy się, że to nie jest gitara i perkusja. I czym one właściwie różnią się od tych wszystkich instrumentów muzycznych, do których my, powiedzmy, w tym kręgu kulturowym jesteśmy przyzwyczajeni? Tutaj największa ta różnica polega na tym, że te instrumenty w większości nie są strojone. Bo tak jak gongi, one wydają z siebie takie dźwięki, jakie chcą. I też są to w jednym momencie wibracje, bardzo różne wibracje, tam od około 40 Hz do 140, w zależności od gongu. Akurat nasze mają między 40 a 140. I w jednym momencie mogą pojawić się, nie wiem, 5, 6, kilka wibracji, które na siebie się nakładają. No i one też powodują powstawanie dodatkowych fal, a to znów powoduje w naszym mózgu fale alfa, teta, delta, które przeplatają się między sobą, więc mamy czasem takie wrażenie, że jakbyśmy zasypiali na chwilę, przez chwilę jesteśmy bardzo świadomi, za chwilę tak jakbyśmy byli trochę nieświadomi. Generalnie te instrumenty, no może misy kryształowe, one są akurat tak dobrane, że w tej skali 400A, 432 są dobrane pod, no to jest C, D, E, F, G, A, H, te dźwięki. Natomiast reszta też instrumentów wydają takie niestandardowe, można powiedzieć, dźwięki, bardziej przypominające odgłosy natury, bardziej przypominające, no właściwie każdemu przypominają coś innego, bo bęben oceaniczny jednym przypomina ocean, innym morze, jeszcze innym szum wiatru, więc jest mnóstwo skojarzeń i te instrumenty też właśnie one wywołują w nas, te skojarzenia wywołują w nas różnego rodzaju fajne wizje. Komu polecacie taką dźwiękową terapię w postaci waszych koncertów? Wszystkim.
Polecamy z jednej strony osobom, które bardzo dużo pracują umysłowo, czyli są, jak każdy z nas, zagonieni w tych czasach, biegający, muszący ogarniać wiele tematów, różnych spraw, ponieważ ta muzyka powoduje, że nagle się na chwilę zatrzymujesz, wyciszasz i odpuszczasz pewne rzeczy, przestajesz myśleć, katalogować rzeczy, uspokajasz się, więc to jest jedna grupa. Na pewno też grupa nie tylko umysłowo pracujących, ale i fizycznie pracujących osób, bo jest to doskonały relaks. Te wibracje, nie dość, że my leżymy i się rozluźniamy, to jeszcze te wibracje my je odczuwamy w ciele i czujemy, jak niby jesteśmy już rozluźnieni, ale gdzieś jeszcze jakaś wibracja, jakiś dźwięk i nagle coś jeszcze się uwalnia, jeszcze coś odblokowuje i nasze ciało po prostu odpoczywa, w tym czasie regeneruje się. No na pewno też grupa osób zestresowanych, czyli wszyscy. Taki czas. Te wibracje, te dźwięki odstresowują nas, uwalniają nas z tych codziennych napięć, z tej gonitwy, z emocji, jakie gromadzimy przez cały dzień. Więc no, każdy, kto jest przemęczony, zestresowany, tym bardziej teraz, kiedy mamy mniej słońca, to jest to naprawdę niesamowita regeneracja dla naszego ciała. I też osoby, mieliśmy kilka przypadków osób, które nam powiedziały o tym, że różnego rodzaju schorzenia, które miały w ciele, gdzieś na tle reumatycznym, ale też z wzrokiem, odczuwały fizycznie podczas koncertów, jak te wibracje powodują albo ból w tych miejscach, które miały dolegliwość z nią, albo po prostu zmiany pewnego rodzaju, jakieś ciepło, zimno, drżenie. I kontynuując to przez kilka sesji, bo sesje są godzinne, leczniczych dźwięków muzyki wibracyjnej, powodowało to zmiany na poziomie takim, że przestali nas przychodzić, bo mi przeszło. Także takie aspekty też na poziomie ciała. Czyli jesteście tak skuteczni, że tracicie pacjentów. Ale na szczęście jest tyle osób, które chodzą na razie na koncerty rockowe i punkowe, więc zapraszam. Ale jesteście przeciwieństwem korporacji różnych medycznych. Tak, to zdecydowanie tak, bo to jest naturalna medycyna, ten dźwięk zawsze. Ale my z nimi też nie walczymy. Jesteśmy jakby uzupełnieniem do tego, nikogo nie namawiamy do tego, żeby przerywał swoje terapie. Natomiast zachęcamy do tego, żeby przyszedł i spróbował też czegoś innego i żeby zobaczył, czy co to jest, czy to na niego działa. No na razie skuteczność mamy 100%. Jest tak, że osoby przychodzą, przeprowadzają swoich bliskich, znajomych, szczególnie te, którym odczuły w swoim ciele albo na poziomie głowy spokój, więc one są najlepszymi ambasadorami tego, że leczy ta muzyka wibracyjna. Nawet takie osoby, które, bo mieliśmy też takie przypadki, osoby, które wyszły w trakcie koncertu, tak. Później po jakimś czasie do nas wracały i po prostu mówiły, że w tym momencie jeszcze nie były na to gotowe, ale wracały i potem puszczało coraz więcej i no, jest to droga rozwoju taka dla mnie też poprzez ciało, właśnie poprzez puszczanie tego wszystkiego, co nosimy w ciele dzięki wibracjom. Dobrze, to powiedzcie jeszcze, bo wy się chyba nie zajmowaliście od dziecka koncertami właśnie muzyki wibracyjnej, tak? To jakaś była ewolucja. Możecie tak pokrótce opowiedzieć mniej więcej? Ja mogę powiedzieć, że jako dziecko to ja grałam na wszystkim, tańczyłam i śpiewałam. No. Ale tak, rzeczywiście. Ja w chórze szkolnym śpiewałam. Myśmy przez lata i Alek i ja pracowali w korporacjach. No, mamy takie nastoletnie doświadczenie, więc wiemy, czym jest praca siedząca, praca za biurkiem. I taka praca, która no niestety sprawia, że gdzieś tam musimy bardzo pracować naszym umysłem, zapominamy o naszym ciele i wiemy, co to jest, więc wszystkim osobom właśnie z korporacji też bardzo polecamy, bo... Przyjdź i spróbuj. Tak, bo to jest niesamowite właśnie uwolnienie, ale też niesamowita kreatywność, która się pobudza, więc jeżeli ktoś nad czymś pracuje, to też może sobie właśnie pomóc z tymi wibracjami. Później zajmowaliśmy się coachingiem w korporacjach, później coachingiem takim live coachingiem, no i ciągle czegoś szukaliśmy. Ciągle było mało, ale jednak to przegadanie przez poziom umysłu było niewystarczające, czyli zawsze gdzieś wewnątrz było coś, co było niedomknięte.
gdzieś niedopowiedziane. I dla nas jest to po prostu kolejne narzędzie, kolejny etap rozwoju człowieka. Oprócz tego, że te dźwięki nas leczą, oczyszczają, to dla nas też jedna ze ścieżek rozwoju. Jedna ze ścieżek rozwoju. Jakby odnajdywanie odpowiedzi na to tak naprawdę, kim jestem i po co ja tutaj jestem w ogóle. Tak, układając się właśnie na takim koncercie, możemy zadać sobie jakieś pytanie, możemy poszukać odpowiedzi na nasze problemy. Tak zwaną intencję, możesz wziąć swoją intencję na ten czas. I to przychodzi. I przychodzi albo podczas koncertu, albo się pojawi w drodze do domu, albo ci się przyśni, więc mamy wiele też informacji zwrotnej od uczestników, którzy do nas piszą mailowo, facebookowo, mówią podczas prywatnych rozmów. To są zazwyczaj też takie rzeczy, które jakby jak przyjdziesz i zobaczysz, to no leży sobie ktoś i wypoczywa, tak? A we wewnętrznym świecie tak naprawdę każdy odczuwa coś innego. To, co ma dostać, dostaje, tak? Inaczej interpretuje tą muzykę, ale też z innymi rzeczami wewnętrznie sobie pracuje, ze swoimi, tak? Czasami ludzie mówią, o Boże, jaki dzisiaj koncert zagraliście, po prostu tak dzisiaj zagraliście, że mi po prostu czułem ciepło, w brzuchu poszło. A my odpowiadamy, ale my gracie tak samo jak zawsze, w sensie my nic nie zrobiliśmy, przed nas to płynie, tak? My oddajemy. Po prostu ktoś pozwolił sobie jeszcze głębiej, jeszcze na innym poziomie odczuwać i interpretować tą muzykę. No. Tak, bo to jest tak, że te instrumenty grają, to nie my to tym pomagamy. No dobrze, to jeszcze może jedno pytanie. Powiedzcie, gdybyście mieli zagrać koncert dla jednej osoby na świecie, to kto by to był? Dla siebie. To jest ciekawe. Ciekawe pytanie. A nie gracie dla siebie? Gramy. Tak, ale jeżeli miałbym dla nikogo, to jest dla siebie, czyli dla wszystkich tak naprawdę, bo mogę powiedzieć ze swojego przykładu, że grając dla siebie i dla innych, ja się zmieniam, a przez to, że się zmieniam, też jestem lepszy w relacjach z innymi ludźmi i mam dowody swoje wewnętrzne, które ciężko jest mi tobie przekazać, żebyś w to uwierzył, ale takie, że ja się zmieniłem i też ludzie mnie inaczej postrzegają. Jeśli mówię, że rodzice, tak, rodzeństwo, ale najbliżsi, dzieci, no, także to. Dla jednej osoby mi to przychodzi po prostu, że trudno jest mi wybrać jedną osobę na świecie, dlatego bym poczekała, kto przyjdzie i zagrała na niej. Dobrze, nie tak. Okay. Zapraszamy. Zapraszamy Was serdecznie na lecznicze dźwięki muzyki wibracyjnej w Akademii Ducha. No, jesteśmy, czekamy. Każdy poniedziałek o 19:00, także przyjdź, doświadcz i wyrób sobie swoje zdanie. Dokładnie. Dziękuję.